Dobry wieczór. Dziś opowiemy Państwu historię o człowieku, który w najbardziej nawet niesprzyjających okolicznościach potrafił uchwycić się tego, co potocznie nazywamy rąbkiem nadziei. Kochanie, kochanie, masz tu dwa bilety na noce i dnie. Obie serie razem. Aha, i zabierz też Janeczkę, niech dziecko skorzysta. A ty... Ty się z nami nie wybierzesz? To ja? Ja? Dobre sobie. Ależ moja droga, przecież ja mam mecz. Mecz. A, racja, zapomniałam. Janeczko, przerwij odrabianie lekcji. Tatulek nam kupił bilety do kina. Pośpiesz się, dziecko. No i teren będzie oczyszczony. Która godzina? Jak to? Co to stanął? Co to... Tak. Teraz jeszcze tylko sprawdzę telewizor. A wszystko to nabędziemy w domach towarowych Centrum. Fonia bardzo dobra. Wizja też, obraz doskonały. Na stoliku przygotowane zapasowe bezpieczniki oraz antena pokojowa na wypadek, gdyby nagły huragan zerwał tę na dachu. Żona już zakłada płaszcz, córka pudruje nosek. Do gwizdka sędziego brakuje jeszcze około 10 minut. Aha, przecież muszę wyłączyć telefon. Ktoś by mi się tu ośmielił później zadzwonić w czasie meczu. Co to? Odebrać? Nie odebrać. Odebrać, nie odebrać. Odbierz. Hello, słucham. Hello, Miczek. Jak się macie? Właśnie przyjechałem do starego kraju. I chcę wam zrobić surprise. Czy ty lubisz Bahama Yellow? Bahama Yellow to taki wóz, car, super automatik. Halo, halo, a co nic nie mówi? A zatkało cię? Wiedziałem, że cię zatka. Ja mieszkam w Hotel Forum, i czekam na was kolacja. Przyjeżdżajcie natychmiast, zobaczycie sobie ten Bahama Yellow super automatik. Ja przyjechałem z nim z Gdynia, i chcę wam go dać w prezencie. Ta. Nie macie się, podatek i clo zapłacone. Ta. Czekam na was, Hotel Forum w holu. Czekam w holu. Co się stało? Kto to dzwonił? Dlaczego nie patrzysz na mecz? Bardziej na prawo do Henryka Kasperczaka. Kasperczak ma z lewej strony Dejne, ma również obrońcę Wawrowskiego, ale przez... Straszna sytuacja. Tu mecz, tam Bahama Yellow. Może jakoś da się pogodzić jedno z drugim, ale jak? Powiedz, co się stało? Źle się czujesz, kochanie. Słuchaj. Powiedz, kto tam dzwonił? Słuchaj. No. Dzwonił wuj, twój wuj z Ameryki, Hubert. Tak jest, przywiózł nam samochód Bahama Yellow. Czeka z kolacją w Forum. Nie do wiary. Śpiesz się, bo możemy nie złapać taksówki przez ten cały mecz. Chodź. No tak, a ja tak czekałem. Tak się cieszyłem. Tak czekałem, żeby to wszystko obejrzeć. Hej, halo, słuchaj no. Oni tam w Forum powinni mieć telewizor w holu. Prędko! Nadzieje naszego bohatera nie okazały się płonne. Sprawna dyrekcja hotelu Forum dla dobra gości kazała nawet w restauracjach umieścić telewizory. O, wuj! Jak
się, Maciek. To na niespodzianka. Ketchup. To ci ketchup. Nie będę was męczył. Kolacja może poczekać, nie ostygnie. Przeździeździecie się ze mną. Zobaczycie, co to ten Bahama Yellow, jako fenomenalny kahar. A jak ładnie wyglądasz. Nie się zmieniłaś. Pierwsza część meczu niedługo się skończy. Ale może zdążę zobaczyć drugą. Wuju, Nie będziemy państwu pokazywali tego, co nastąpiło dalej. Wuj oddał kierownicę w ręce naszego bohatera, a wiadomo, że nie wolno prowadzić samochodu człowiekowi, którego myśl zajęta jest czymś innym. Wuj i żona wyszli cało. Za to nasz bohater... Tak, proszę państwa, nigdy nie należy tracić nadziei. Bo akurat w tym wypadku wygraliśmy 1-0. Dobranoc.